Dwa z punktów określających czworokąt mają współrzędne minus 4, minus 2. Narysujmy od razu ten punkt minus 4 i minus 2 i drugi punkt 0,5, tu jest 0,5, czworokąt pozostaje bez zmian po przekształceniu w symetrii względem prostej y równa się x przez 2. Narysujmy sobie tę prostą. Jeśli x równa się 0, to y równa się 0. Punkt przecięcia osi Y to 0. I współczynnik kierunkowy wynosi 1 druga. Kiedy zwiększamy x o 1, y zwiększy się o 1 drugą. Kiedy x zwiększamy o 2, y zwiększy się o 1. x o 2, y o 1. Znowu x zwiększamy o 2, y o 1. Albo inaczej, y jest zawsze połową x. Jeżeli x równa się 4, to y równa się 2. Jeżeli x równa się 6, to y równa się 3. Jeżeli x równa się 8, to y równa się 4. Możemy te punkty połączyć i mamy prostą. I w ujemną stronę tak samo. Jeśli x równa się minus 2, to y równa się minus 1. Jeśli x równa się minus 4, to y równa się minus 2. Nasza prosta przechodzi przez fioletowy punkt. I tak dalej z tym samym nachyleniem. Jedna druga. Y równa się x podzielone przez 2. W zadaniu powiedziane jest również, że czworokąt pozostaje bez zmian po przekształceniu w symetrii względem prostej y równa się minus 2x plus 5. Przecięcie osi y to 5. Kiedy x równa się 0, to y równa się 5. Czyli prosta przejdzie przez ten punkt. A współczynnik kierunkowy wynosi minus 2. Za każdym razem, kiedy zwiększamy x o 1, równocześnie zmniejszamy y o 2. Czyli ten punkt należy do prostej. Ten punkt i tak dalej z nachyleniem minus 2. I druga prosta wygląda tak. Y równa się minus 2x plus 5. Zastanówmy się teraz, czy potrafimy już narysować nasz czworokąt. Znajdźmy obrazy tych dwóch punktów, które mamy w symetrii względem prostej y równa się x przez 2. To jest prosta y równa się x przez 2, ten fioletowy punkt minus 4 minus 2 leży na prostej. Y równa się x przez 2, czyli leży na osi symetrii, czyli będzie swoim własnym obrazem. Drugi punkt, zielony, przekształcimy w symetrii w zwykły sposób. Kreślimy prostą prostopadłą. Właściwie to nie musimy nic kreślić, bo ta prosta y równa się minus 2x plus 5 jest prostopadła do prostej y równa się x przez 2. Skąd to wiadomo? Jeżeli współczynnik kierunkowy prostej równy jest m. To współczynnik kierunkowy prostej do niej prostopadłej jest równy odwrotności liczby przeciwnej, czyli minus 1 przez m. Pierwsza prosta ma współczynnik kierunkowy równy 1, druga. Jaka jest liczba przeciwna do odwrotności 1, drugiej? Odwrotność 1, drugiej to 2 przez 1 i liczba przeciwna, a to się równa minus 2. Czyli ten współczynnik kierunkowy jest przeciwny do odwrotności tego współczynnika kierunkowego. To rzeczywiście są proste prostopadłe. Czyli możemy prostopadle do osi symetrii poruszać się po drugiej prostej i przemieszczamy się o 2 w dół i o 1 w prawo. I jeszcze raz o 2 w dół i 1 w prawo. I po drugiej stronie osi symetrii tak samo, o 2 w dół i 1 w prawo i jeszcze raz to samo. I obrazem tego punktu w symetrii względem prostej y równa się x przez 2 jest ten punkt. Mamy zatem trzy wierzchołki naszego czworokąta. Poszukajmy czwartego wierzchołka. Znajdźmy obraz punktu fioletowego, który leży na prostej y równa się x przez 2, względem prostej y równa się minus 2x plus 5. Jeszcze raz. Te dwie proste są do siebie prostopadłe. Możemy to zaznaczyć kątem prostym tutaj. Poruszamy się prostopadle do osi symetrii i przemieszczamy się o 2 w prawo i o 1 w górę. I robimy to jeden raz, drugi raz. I trzeci raz po lewej stronie osi symetrii i po prawej jeden, dwa, trzy razy i mamy obraz punktu. Od naszego punktu wyjściowego poruszaliśmy się do osi symetrii i potem po jej drugiej stronie o taką samą odległość i mamy obraz punktów symetrii osiowej. No i mamy cztery punkty, cztery wierzchołki czworokąta. Możemy teraz narysować jego boki: jeden bok, drugi bok i możemy sprawdzić, czy są one do siebie równoległe. Jak to zrobić? Wystarczy sprawdzić, czy mają taki sam współczynnik kierunkowy. Czy proste, na których leżą, mają taki sam współczynnik kierunkowy. Jeżeli chcemy przesunąć się z tego punktu do tego punktu, to odcięta zmieni się o 4, a rzędna o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czyli współczynnik kierunkowy tej prostej to 7 czwartych rzędna do odciętej albo zmiana w kierunku y do zmiany w kierunku x. Wynosi 7 czwartych. Dla tego odcinka i prostej, na której leży, w poziomie przemieszczamy się o 1, 2, 3, 4. Zmiana w kierunku x to 4. I w pionie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zmiana w kierunku y to 7. Czyli tutaj współczynnik kierunkowy również wynosi 7 czwartych. Czyli te dwie proste są równoległe. Rysujemy następne dwa boki. Trzeci bok. Od razu sprawdźmy, jakie jest jego nachylenie. X zmienia się od 0 do 8, a zmiana w kierunku Y wynosi minus 1, czyli współczynnik kierunkowy to minus 1 ósma. I czwarty bok też ma takie samo nachylenie minus 1 ósma, czyli te dwa boki również są do siebie równoległe. W takim razie wiemy już, że ta figura to równoległobok. Zobaczmy jeszcze, czy możemy go dokładniej określić. Wygląda trochę jak rąb. Czyli równoległobok, który ma wszystkie cztery boki równej długości. Możemy sprawdzić, czy jest to rąb na parę sposobów. Jeden ze sposobów to znalezienie odległości pomiędzy wierzchołkami, czyli obliczenie długości boków. Możemy to obliczyć na podstawie współrzędnych wierzchołków. Wzór na odległość punktów w układzie współrzędnych wynika z twierdzenia Pitagorasa. Ale można też przyjrzeć się przekątnym równoległoboku. Jeżeli są do siebie prostopadłe, to wiemy, że na pewno jest to rąb. Wcześniej udowodniliśmy, że te proste są do siebie prostopadłe, że przecinają się pod kątem prostym, czyli nasz czworokąt jest rąbem.